Każdy z nas ma jakiś cel. Każdy w życiu ma jakąś pasję. Każda pasja wymaga poświęceń. Każdej pasji trzeba oddać się w 110%. Trzeba jej oddać swoje życie. Sprawić, że będzie celem sama w sobie. Dziesiątki tysięcy osób oglądających każdy twój ruch, setki, tysiące osób na widowni, każdy błąd, każda chwila, każda sekunda poświęcona na bycie lepszym, każda minuta, każda godzina, setki, tysiące godzin. Czy jesteś w stanie dać więcej z siebie niż oczekują inni? Żyjesz dla tych momentów, wyobrażasz je sobie, karmisz się nimi, czekasz na tą chwilę. Cały czas jesteś głodny. Głodny sukcesu, sławy, pieniędzy, popularności. To wyboista droga, a to miejsce to tylko przystanek do kolejnych wyzwań. Dzień dobry, szanowni państwo. Meldujemy się z Mediolanu, z Kamilem. I nie wiem, czy widzicie, ale pada. I powiem szczerze, że ten deszcz troszkę rozmywa. Czajcie, rozmywa. Śmieszne. Mój ogólny pogląd na temat Włoch. Wiesz, myślałem, że we Włoszech po prostu deszczu nie ma. Ale tu jest. Kamil. Widziałeś największego dzbana w okolicy, w Mediolanie, widziałeś, czy nie? A czekaj, a gdzie go znajdę? Tam jest dzban! Wielki dzban! Tam jest dzban! Czaisz, nie? To był pomysł Agnieszki. Przez chwilę myślałem, że będzie trochę taka, że Agnieszka, ale myślę, że to by było zbyt oczywiste. Nie pasuje. Ja byłam święcie przekonana, że wejdziesz do wyżyny swojego kreatywnego śmieszkowania i powiesz, skuj, to jest twój. Już się pokusuje. Szanowni państwo, idziemy jeść. Dostaliśmy chleb. A to tak się chyba dostaje. Szanowni państwo, znaleźliśmy kolejny duży dzban. To już drugi dzban w Mediolanie. Teraz na Kamila zbliżamy. A tu mamy trzeci dzban. Żartuję. Podczas mojej głębokiej obserwacji zauważyłem, że wszyscy kelnerzy w Mediolanie mają bardzo zgrabne pupy. No taki jest... No taki malutka pupka taka. Cała nigdołupska tam występuje, w takich większych pupach. Wleciała przystaweczka. No jest sztoś. Szanowni państwo, no ja chciałem tylko zaznaczyć, jesteśmy w Mediolanie, stolica mody. Wystarczy popatrzeć na mnie, jak jestem ubrany modnie, na pana Kamila, jak jest ubrany modnie i pani Agnieszka zaraz również będzie ubrana tak, jak być powinna. Wielka deszczowa chmurka. Yo. Kamilu, kiedy wracamy do domu, powiedz mi, bo chcę ci powiedzieć coś ciekawego bardzo. Wiecie, że od wtorku jest 23 stopnie tak, i słoneczko? Tak, ja wiem, stawiam to, wiedział, stawiam to pewno za pogodę. Wtorek. Jeżeli chcecie śledzić instastory niebieskiej chmurki z Polski, to tu gdzieś będzie. Tu jest Kamila. Ja chciałam bardzo, żeby to wybrzmiało w tym twoim wideo. A kto w tym chodzi? Pan Kamil ma stylowy, mediolański parasol. Za nami... Nowa operacja koreańska. Przedstawiamy wam nowego elitarnego skina. Dobra, ja bym... Tak! Kolejny odcinek Kromka uczy, Kromka bawi. Tym razem znajdujemy się na mediolańskim targu, z tym, że na targu można zobaczyć Swarovskiego, można zobaczyć Louis Vuittona po lewej. Kromeczko? Tak, Agnieszko. To jest jakby prestiżowo. Prestiżowy vlog z Mediolanu. Ale on jest ładny. Prestiżowy. Kiedy idziemy do Maka? Jesteś w Mediolanie. Jaki McDonald's. To natomiast jest La Scala. Teatro alla Scala. Dokładnie. Prosciutto. Mi amo. To taki jak ja, trochę niepozorny, nie? Jest bardzo pozorny. O Jezus. Spojrzeć na ciebie, widać, że lubimy.
Rainbowka. Masz kurteczkę z Rainbowka? Mam kurteczkę. Masz, dobrze, obrędowany, żeby obrędowany. Nie było. Obrędowany. Właśnie znaleźliśmy bardzo ważną atrakcję. Tak. Agnieszka wyczytała, że jeżeli... To są bycie jądra. Ewidentnie widzisz, nawet są trochę przetarte. Jeżeli na tych byciach jądrach obrócisz się, nie pamiętam ile razy, ale w kompletną stronę, tutaj zaraz dopytamy, będziesz miał dużo, dużo, dużo szczęścia. Nie wiem dlaczego akurat bycie jądra, ale wyczoło. Dawno nie widziałem ludzi, którzy tak by się cieszyli na widok jajek. Chyba, że to moja kwestia tylko. I Aga wchodzi. Depcze jądra byka. I zaczynamy. Jak było? Super. Czy czujesz nagłe bogactwo? Czuję bycie jądra napięcie. Czuję bycie jądra. Napięcie i bycie jądra. Ale gra słów, ale mi się udało. No to co panowie i panie? Skończyło się pieprzenie, a teraz zaczynamy main event. Jestem Borysiuk. O kurwa. I przejmuję ten kanał. A tak na poważnie, to moment, na który czekają wszyscy fani esportowej strony Rainbow Six Siege. Jesteśmy w słonecznej... słonecznej Italii. Jest niedziela, tu odbywają się w tym momencie półfinały na scenie. Dzisiaj zobaczymy wszystkich reprezentantów czterech regionów. To się chyba pierwszy raz zdarza coś takiego. Jest godzina poranna. Nie, na szczęście nie. We sporcie jest tak, że poranki zaczynają się o 13.30. I mam nadzieję, że chcecie wejść do środka i zobaczyć, jak odbywają się półfinały. No właśnie, andiamo ragazzi. Gdzie jesteśmy? Już mogę mówić? To dobrze. Jesteśmy w Palazzo del Ghiaccio, w pięknym Mediolanie, stolicy światowej mody. Bilety na to wydarzenie się wyprzedały 2 minuty, moi mili. 2 minuty. Żałujcie, że was tu nie ma. Jak widać, atmosfera gorąca. Na razie pierwsza mapa, więc jeszcze spokojnie, ale to zobaczymy, co się będzie działo później. Fanatic, jak wszyscy wiedzą, jest już drużyną australijską, jak Australia, to kangury. A jak kangury, to pluszowe kangury oczywiście, które towarzyszą naszym graczom. Bo ja wam jeszcze, moi mili, nie powiedziałam o puli, a pula jest całkiem spora, $275,000 do zgarnięcia. Jeszcze chwilę i na pewno tyle będziemy mieli w puli polskich Mastersów, a to już 8-9 czerwca, tak swoją drogą przypominam. Całe wydarzenie prowadzi mój wielki idol, czyli Matt Andrews. Już niedługo będę tak super jak on. Oprócz Ubishopu, gdzie kupicie super fajne koszulki i bluzy, oczywiście wystawa fanartów, artystów instagramowych, których znajdziecie tutaj po hashtagach wszelakich, których prace związane są oczywiście z Rainbow Six Siege. Tutaj klasyczny fanart, alibi. How do I know you're the real alibi? Really. Wyjaśniam. Śmieszne. Tutaj tak ubrane są hologramy. Ona inaczej. Proste do odgadnięcia. Rozumiecie? Śmieszne, śmieszne. Ha, no, ja wyłapałam kromeczka. Nie, piękne trio rosyjskie, moi mili. Roznegliżowana finka, roznegliżowany glas, roznegliżowany taczanka i el niedźwiedzio. Czy tam niedźwiedzio po rosyjsku. No jakoś tak, całnie. Klasyczny rosyjski klimat. Są też ładne fanarty, żeby nie było. Kamera została przejęta. Paweł Bastrzyk, przywitaj się. Mata przeprowadza do tego bardzo ważną konwersację z Januszem. Pomagajcie ładnie. Matt, how are you feeling? I'm really good, really good. I'm loving the event. I'm loving the Italian passion. That's what we were like hoping they would bring. He does. That's what we've got. Tutaj jest miejsce, w którym od 2 dni podkradam tosty zawodnikom. Tutaj macie boksy. Proszę bardzo, tu mamy Team Empire. Administracja dla nowa też potrzebna. Nie znacie, To było na tyle. A teraz jeszcze chciałem wam pokazać jedno takie pomieszczenie, w którym bardzo długo, w zasadzie większość czasu siedzimy ja. I też przy okazji chciałem wam pokazać, z jakiego sprzętu korzystam właśnie na takich wyjazdach, bo może po prostu to kogoś interesuje. Ten materiał, który teraz widzicie, jak i wszystkie materiały czysto vlogowe, były nagrywane aparatem kompaktowym od Sony. Gdzieś tutaj wam się pokaże nazwa. Natomiast jeżeli chodzi o przebitki, które dzisiaj widzieliście, to używałem sobie tego Nikona. A jeżeli chodzi o laptopa, no to jest to ROG Strix Scar 2, którego już niejednokrotnie widzieliście na materiałach. A tutaj jeszcze taki fun fact, renderuje się film, który już widzieliście 2 bądź też nawet 3 dni temu.